Witam z Alei Sienkiewicza, spod grobu nieznanego żołnierza w Częstochowie. Za chwilę rozpoczną się uroczystości miejskie z okazji 101. rocznicy niepodległości naszego kraju. Zostańcie z nami, obserwujcie. Troszkę jest inaczej niż zwykle, ale może to z powodu, iż wiele przyszło dzisiaj osób. Zostańcie z nami i będziemy aż do uroczystości na Placu Bielańskiego. Także troszkę czasu przed nami. Oglądajcie, świętujcie. Kto jeszcze może zdążyć, zapraszamy tutaj pod grób nieznanego żołnierza. Są z nami władze miasta Częstochowy i liczne delegacje, które będą składać kwiaty pod grobem nieznanego żołnierza. Moi drodzy, już za moment zaczną się miejskie uroczystości upamiętniające 101. rocznicę naszej niepodległości.
jesteś ty? Nie wiem. Gdzie dom twój rodzinny? Nie wiem. Kto twoi rodzice? Nie wiem i wiedzieć nie chcę i wiedzieć nie będę aż do dnia sądnego. Wielkość twoja w tem, żeś nieznany. Tymi słowami ksiądz prałat Antoni Szlagowski w katedrze świętego Jana w Warszawie w 1925 roku podczas uroczystej mszy sprawowanej w związku z przybyciem z cmentarza Orląt Lwowskich do stolicy trumny z ciałem nieznanego żołnierza oddał hołd wszystkim walczącym o naszą wolność. Tradycją w Częstochowie stało się, że centralne uroczystości miejskie z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczynamy właśnie w tym miejscu, alei imienia Henryka Sienkiewicza, przy symbolicznym pomniku, grobie nieznanego żołnierza. 11 listopada 2019 roku, w 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, mieszkańcy i mieszkańcy Częstochowy oraz goście przybyli do naszego miasta oddają hołd wszystkim tym, którzy z najwyższym poświęceniem walczyli o suwerenną Polskę. Polski żołnierz walczył, śniąc o wolnej Polsce. Marzenie, dla którego wielu poświęciło własne życie, spełniło się. W symboliczny sposób przy pomniku błogosławianego księdza Jerzego Popiełuszki oddamy również cześć wszystkim tym, którzy prowadzili nas w drodze do niepodległości. Kompania, patrz! Na prawo, patrz! Thank you.
informację o przejściu pod pomnik błogosławionego księdza Popiełuszki.
Proponowałbym przyjść tam, bo tutaj już będą jechali, dobrze? Thank you.
Jak mnie nikt nie pod, nogi nie podłoży, będzie dobrze. Bardzo dobrze. Niech pani przejdzie na was nie ruch. Moi drodzy, jest bardzo dużo ludzi, bardzo, ale to bardzo dużo. Ja poszłam na parapet. Nie, to jest pod ryżem. To jest pod ryżem.
Gdzie teraz stanąć? Nie wiem. Pokażę wam całą perspektywę placu Biegańskiego. W tym momencie schodzą się wszystkie jednostki, które będą brały udział w dzisiejszych uroczystościach na placu Biegańskiego. I oczywiście ogromna, ogromna rzesza obywateli miasta. Moi kochani, za moment rozpoczną się uroczystości. Zostańcie z nami. Tutaj chociaż nie ma zakłóceń, jak rano w innych transmisjach. Muszę wam powiedzieć, że bardziej dostojnie jest jak w setną rocznicę rok temu. Jest bardzo dużo ludzi i widać, że bardzo się miasto postarało. Naprawdę. Jest mi niezmiernie miło, że obchodzimy w ten sposób. Marcinie, nie wiem, jakie będą pieśni chór czeka, jakie będą, nie wiem. To wszystko się dowiemy podczas transmisji. Tu jest chór. Pięknie oświetlony ratusz. Zobaczcie. Coś pięknego.
kłamstwo. Po złożeniu wiązanych kwiatów przy grobie nieznanego żołnierza Walerii Śmigiewicza i przy pomniku błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki uczestnicy uroczystości zajęli miejsca na placu Władysława Wieleńskiego. Za chwilę dowódca uroczystości major Paweł Kowalczyk złoży meldunek pułkownikowi Dariuszowi Niedźwieckiemu, dowódcy garnizonu Lubliniec, o gotowości pododdziału do uroczystości. Po złożeniu meldunku dowódca garnizonu przywita się z pododdziałami i odśpiewany zostanie hymn państwowy. Pieśń ta powstała w dniach 16-19 lipca 1797 roku. Śpiewana była podczas triumfalnego wjazdu generała Henryka Dąbrowskiego i Józefa Piłsudskiego do Poznania w 1806 roku. Z dumą śpiewano ją podczas powstania listopadowego i styczniowego. Śpiewana była przez Polaków na wielkiej emigracji w czasie rewolucji 1905 roku i pierwszej wojny światowej. Grano ją i śpiewano z narażeniem życia podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Hymn państwowy wykona chór Basilika Cantas pod batutą Włodzimierza Krawczyńskiego.
pozdrawiamy Waszą, pozdrawiamy Polski. Słowa jeszcze Polska nie zginęła. Od pokoleń wyznanych tych krajów tysięcy patriotów, powstańców, działaczy politycznych, zesłańców skazanych na katorgę i więźniów obozów koncentracyjnych. Znaczenie tej pieśni w historii naszego narodu jest bardzo duże. Strofa Zurka Dąbrowskiego stała się inspiracją do powstania ogromnej ilości wierszy i pieśni patriotycznych, będących wsparciem dla następnych pokoleń Polaków w walce o niepodległość. Święta miłości ojczyzny wyrażana była na polach kolejnych wojen i insurekcji. Przez lata obok Mazurka Dąbrowskiego domiana pieśni narodowej pasjonowała bardzo wiele utworów. Dziś, gdy Polska jest krajem wolnym i suwerennym, mamy szczególny obowiązek pamiętać o naszej tożsamości narodowej. Dlatego też w repertuarze wielu chórów i zespołów znajdują się utwory przypominające piękno i dorobek naszego kraju. Chcąc wprowadzić nas w nastrój wieczoru i nocy 11 listopada 1918 roku w Częstochowie, chór Basilika Kantas pod batutą Włodzimierza Krawczyńskiego wykona dla nas utwory muzyczne, które towarzyszyły regionom polskim w drodze do niepodległości.
O zabranie głosu proszę prezydenta miasta Częstochowa, pana Krzysztofa Matyjaszczyka. Szanowni Państwo, rocznica odzyskania wolności to szczęśliwa data dla każdego Polaka. To czas wspominania tych, którzy walczyli w powstaniach i zrywach narodowościowych oraz tych, którzy swoją pracą, zaangażowaniem i działaniem przyczynili się do odrodzenia się wolnej Polski. Rocznica 11 listopada to poczucie dumy z pokoleń naszych ojców, dziadów i pradziadów. Tych, którzy trwali w podzielonym kraju, funkcjonowali w strukturach formalnie nieistniejącego państwa, które na 123 lata zniknęło z map Europy. Byli prześladowani za język, kulturę i tradycję. Nasi rodacy brali udział w I wojnie światowej, walczyli w legionach polskich, w formacjach militarnych powstałych w Rosji, w armii generała Hallera, w organizacjach konspiracyjnych. O swoje prawa dopominali się na międzynarodowej arenie politycznej. Wreszcie jesienią 1918 roku te wysiłki przyniosły oczekiwany efekt. Rzeczpospolita się odrodziła. W ubiegłym roku minęło 100 lat naszej wolności. Trudno wymienić tu wszystkie przedsięwzięcia zorganizowane w naszym mieście w jubileuszowym roku, którym patronował Komitet Honorowy w stulecia odzyskania niepodległości, częstochowskie urodziny niepodległej. Koncerty, wystawy, wykłady, film, inscenizacje, konkursy, gry miejskie przyczyniły się zapewne do pogłębienia wiedzy o wydarzeniach sprzed 100 lat. Uświadomiły nam też wszystkim wartości wywalczonej niepodległości. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację tych obchodów. Szanowni Państwo, drogie częstochowianki i częstochowianie, możemy być dumni z wielu historycznych faktów i wydarzeń związanych z naszym miastem, które bardzo mocno zaznaczyły się w polskiej, niepodległościowej, patriotycznej tradycji. Polska po 123 latach niewoli odrodziła się jako państwo liczące się w Europie i w świecie. Pamięć o zwycięstwie sprzed 101 lat to nie tylko nasz obowiązek, ale także przywilej łączący się z radością życia w niepodległym kraju. Dziś nie musimy walczyć z bronią w ręku o nasze granice, ani o możliwość posługiwania się ojczystym językiem. Dzisiejszy patriotyzm jest tożsamy z uczciwością, z troską o kraj, o ludzi, którzy w nim żyją, z pracą, z udziałem w wyborach. Wiąże się też z aktywnością w życiu społecznym oraz tak zwaną społeczną odpowiedzialnością zarówno jednostek, jak i poszczególnych środowisk. Patriota to ktoś, kto dostrzega wspólne wartości, przestrzega prawa i kto, czując solidarność z własnym narodem, szanuje jednocześnie wszystkich ludzi. Szanowni Państwo, 11 listopada powinien być radosnym świętem wszystkich częstochowianek i częstochowian różnych wyznań, opcji politycznych i światopoglądowych, przeżywanym w duchu otwartego patriotyzmu i kultywowania tych wartości patriotycznych, które Polaków łączą, a nie dzielą. Obchodząc Narodowe Święto Niepodległości, szukajmy tych wspólnych wartości, bo tylko w tym duchu możemy budować silną, mądrą, prawdziwie sprawiedliwą i zasobną Polskę.
Polacy, jesteśmy dumni z ponad tysiącletniej historii Polski, która dała nam szansę na ukształtowanie rodzinnej tradycji przekazywanej w łańcuchu pokoju. Sięganie do historii, tradycji oręża polskiego jest ponadczasową wartością. Wartością taką jest patron poległych, przypominający ważne dla historii wydarzenia. Pułkach Wojska Polskiego, które brali udział w walkach o niepodległość i spraw przedwojennej Polsce piękny zwyczaj. Raz do roku w godzinach wieczornych cały pułk stawał w uroczystym krzyku. Pomiany ogniska. Kapitan w pułku odczytywał nazwiska radnych żołnierzy pułku. Po odczytaniu każdego nazwiska występował przed panem żołnierz z jego kompanii i meldował. Obecny poległ na polu chwały. Wili Berger. Żołnierze prezentowali broń. Cisza. Apel poległych. Wzywam was. Głos oficera z kolutem ciszy rozrywa jak kran. Echem przetacza się rozkaz. Stańcie do apelu. Ruszyły cienie. Ci z wrześniowego śniegu. Ci z powstańczego żniwa. A ci z leśnego luna. A ci z piwnicznej pleśni. Na placu u grobu płonący znicz. Przemieszały się światy. Przemieszały się lata. Bił werbel. Głos wzywał. Bił werbel. A jedni z krańców ziemi. A jedni stąd, obok. Przybywali osobno, wstępując w szereg. Witał kolejny żołnierski krym przeciw śmierci. Polegli na polu chwały. I tu na tym placu za chwilę rozpocznie się niecodzienny misterium apel pamięci. Apel odczyta porucznik Adam Różniak. Stańcie do apelu! Do apelu!
idący szlakiem ku niepodległości. To synierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarosów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Apelu! Wzywam do nas legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusu Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresy Wschodniej, Orlęga Lwowskie, kadetów, karcerzy, strzelców, sokoli, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stań się do apelu! Swobodem! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego oraz generałów Józefa Kalera i Józefa Dowbor-Muszyńskiego. Stań się do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykrywali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Przywołuję obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Swobodem! Wołam wszystkich rodaków związanych z ziemią częstochowską, którzy swoją patriotyczną postawą wnieśli niezapomniany wkład w dzieło budowy niepodległości naszej ojczyzny. Przywołuję bohaterów 1918 roku spoczywających na częstochowskich cmentarzach, druga Włodzimierza Henryka Zagórskiego, 17-letniego ucznia, pierwszą ofiarę niepodległej Częstochowy, który poległ od niemieckiej kuli na tym placu w dniu 11 listopada 1918 roku. Podczas pełnienia służby w ramach Straży Obywatelskiej Stefana Stepkiewicza, odznaczonego Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Obrońców Lwowa, Remigiusza Niekrasa, karcerza i żołnierza Legionów Polskich, ochotnika Legii Akademickiej, odznaczonego Krzyżem Walecznym, pułkownika Kazimierza Nastaleza, dwukrotnie odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, trzykrotnie Krzyżem Walecznym oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Zygmunta Dzierzyńskiego, żołnierza Legii Akademickiej i Jedwarna Gospodarka, walczących na granicy straceń, odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznym i Krzyżem Obrony Lwowa. Ogniomistrza Stanisława Stopnickiego, ochotnika pierwszego pułku strzelców lwowskich, kawalera Krzyża Obrony Lwowa z mieczami i honorowej odznaki Orląt. Stańcie do apelu! Kolejny do poru chwały! Przywołuję żołnierzy polskich oraz wszystkich rodaków, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, zgładzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych, zamęczonych w katowniach, rozstrzelanych w publicznych egzekucjach, zmarłych
i zamordowanych w sowieckich łagrach i więzieniach, a także w innych, nieznanych dotąd miejscach kaźni. Stańcie do apelu! Zbierz śmierć ludzieści! Wołam! Niezwolnych żołnierzy oraz wszystkich działaczy powojennego ruchu oporu, którzy przeciwstawiali się komunistycznemu aparatowi bezprawia. Wzywam poległych w walkach, zmarłych z podniesionych ran oraz zaginionych i zamordowanych przez oprawców NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stam się do apelu! Cześć i pamięci! Przywołuję działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy walczyli o wolność, godność i prawa człowieka. Wołam bohaterów poznańskiego czerwca 1956 roku, studentów marca 1968 roku, robotników grudnia 1970 roku i czerwca 1976 roku. Wzywam działaczy Solidarności, szykanowanych za wierność idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich polskich żołnierzy, którzy nie baczą za trudy i niebezpieczeństwa, pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata i oddali życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Do was zwracam się do ludzi. Nie zapomnijcie bohaterskich rodaki, którzy oddali życie w walce o wolność ojczyzny. Niech ich krew i łzy, cierpienie i śmierć przypominają nam, jak cenną wartością jest niepodległość. Niech ich postacie i bohaterskie czyny, utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego, będą drogowskazem w naszej nauce, pracy i służbie dla Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! Krok na wprost. Marsz! Kompania Baczność! Na prawo! Patrz!
Jowanty Krajów składa Sojusz Lewicy Demokratycznej, poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Bart oraz poseł na Sejm Zdzisław Wolski. Pan Grzegorz Polski,
pan Izabela Maciejka, pan Stanisław Kliczuk, pan Henryk Pawłowski oraz pan Jerzy Suchy.
Piastów jest reprezentacyjna Wojska Polskiego. Oddziały, patrz, do defilady. Kolumnę marszową, kierunek w prawo, maszerów. Pod oddziały, spocznij. W tej chwili pod oddziały przegrupowują się do defilady. Po defiladzie zapraszamy wszystkich Państwa na grochówkę wydawaną z kuchni polowej. Prezentację uzbrojenia okresu międzywojennego ze zbiorów częstochowskich kolekcjonerów. Thank you.
Ludzie ustawili się w kolejce po grochówę, a my powoli będziemy kończyć. Jeszcze posłuchajcie, popatrzcie, co tu jeszcze widać. Wystrój ratusza jest po prostu coś cudownego. Wraz z oświetleniem. O, jest jeszcze. Korzystając z okazji, panie prezydencie, naprawdę biało-czerwoną, super, piękna uroczystość, pogoda dopisała i oby tak dalej, a kiedyś niech pan jeszcze następną będzie kadencję i doprowadzi do tego, że wszyscy i rano i ci co po południu, wszyscy w południe niech się zezbiorą razem. Wszystkiego dobrego, naprawdę, gratulacje do góry. Kochani, bardzo serdecznie wam dziękuję, że byliście w ten piękny, wspaniały dzień razem tutaj z nami wszystkimi, z prezydentem miasta, z politykami, z samorządowcami, z wszystkimi osobami. A nie, jeszcze nie będziemy się, kochani, żegnać, ponieważ będzie jeszcze pokaz uzbrojenia. To czekamy. Nie uciekajcie. Jest, zdecydowanie. A byłaś zawiedzona. Co? My jesteśmy do odcięcia. Nie. Na zdjęciu. Uroczystości w tym roku piękne. Mi się wydawało, że w zeszłym roku były bardziej podniosłe.
Znaczy może dlatego, że słuchacie. Teraz. Mi się wydaje, że w zeszłym roku po bardziej. Szanowni Państwo, w imieniu Urzędu Miasta Częstochowa oraz Prezydenta Miasta Częstochowa, Pana Krzysztofa Matyjaszczyka, serdecznie dziękuję Państwu za udział w uroczystościach upamiętniających 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Zostałam, kochani, uwieczniona również na fotografii. Wszystkiego dobrego. Ale muszę do ciebie całować, bo mam taki pieski. Nie pokaz uzbrojenia, tylko cała parada. Więc o to tu chodziło. Jest jeszcze grochówka, tam stoją gaziki i te... lat 40 chyba można pooglądać. My już będziemy kończyć, moi drodzy, ponieważ no, już troszkę przemarzłam od rana
robimy transmisję, więc i tak bardzo dużo dzisiaj było pracy, ale dzięki Wam, że jak zwykle prosimy o polubienia, lajkowania, udostępniania i wiem, że Wy to zrobicie, dlatego warto zamiast siedzieć w domu, to wziąć i coś zrobić dla Was, a szczególnie dla Was, dla tych, którym ciężko wyjść z domu, dla Was, którzy wyjechaliście, tęsknicie za swoim miastem i miło jest, gdy widzicie, co się dzieje w Waszym mieście. Po prostu, bo serduchem tutaj jesteście. I o to tutaj właśnie chodzi. A ci, co mogli być fajnie, mogą wejść, pooglądać, może z siebie gdzieś poznają na filmie. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. I cóż, pamiętajcie. A tutaj coś... Co tutaj harcerze nam chcą? Za nami obchody święta 11 listopada. Korzystając z tej okazji, jak dobrze wiecie, tuż przed wakacjami mieliśmy w punktu ZKP Częstochowa zjazd zwykły punkta. Rozpoczęliśmy drugą kadencję. Pokażę Was troszeczkę, przepuścicie mnie? Instruktorskie i szykowaliśmy się do całorocznej pracy. Za chwileczkę odczytam nazwiska osób, które zostały mianowane na funkcję srebrnych sznurów w poszczególnych zespołach instruktorskich. Jeżeli osoby dane są obecne, zapraszam tutaj na środek. Ciechowiec Częstochowski tutaj coś nam... Przewodnik Bolesław Biela. Przy okazji pokażę. Druh Maciej Kowalczyk. Druh Mateusz Krawczyk. Druh Piotr Mieszczański, druh Szymon Mirczak, podharcmistrz Michał Kasprzak, przewodniczka Apolonia Morawska, druhna Wiktoria Gądkiewicz, druh Michał Frajer, gdzie? Druk Michał Stolarski. Będzie to okay. W rozkazie już jest po pracy. Obszar programowy, przewodniczka Paulina Jasińska, harcmistrz Bogdan Giza. Harcmistrz Sławomir Radosz, podharcmistrz Tomasz Jasiński, druhna Wiktoria Skóra, przewodniczka Karolina Woźniak, przewodniczka Natalia Zalas, druhna Natalia Małe, druh Wojciech Rataj, druh
Równa Tatiana Telefojna-Jasińska. Równa Dorota Jakiel. Równa Agnieszka Nowak. Równa Izabela Tokarczyk. Równa Patrycja Wojtasik i przewodnik Mateusz Cyran. Pani się orientuje, to teraz będzie tradycją? Tak? Będzie krąg programu. Ale nie, to czy co roku już tak będzie? Ej, co roku tak robimy. Tak? Patrzcie się, ja tyle razy tu jestem, na czymś takim nie zostawałam. No, co? To miłe, że się akurat... Przekazać wszystkim, że będą na Częstochowa Info Wideo. Facebook i YouTube. Znaczy już są. Tak. Obszar Wizerunek, przewodniczka Maja Kupiak. Bez wszystko, u nas wszystko jawne. Druhna Weronika Nowojska. Druhna Natalia Karłowska, druh Jakub Pasieka, druh Patryk Danek, druh Jakub Mordalski, Bartwisz Tomasz Czarnecki, obszar pracy z kadrą. Żmot Bartwiszczyni Aneta Mizera. Bartwisz Wojciech Kołodziejczak. Przewodniczka Marta Nita. Przewodnik Maciej Jaskuła. Przewodniczka Olimpia Matyja, przewodniczka Karolina Jędryszczak, druhna Julia Oleśkiewicz, przewodnik Jakub Ciura, druh Jan Galina, druhna Natalia Gajda, Kacper Szemala, druh Kacper Kucięba, Thank you.
Wojtek Kołodziejczak! Chodź! Musi mieć wejście, nie? Za dzisiejszą? Stop! Przepraszam, bo kończymy transmisję Częstochowa Infowideo. Ja jestem pierwszy raz, bo zawsze po uroczystościach się ucieka. Pierwszy raz widzę tą uroczystość. Jakbyście mogli powiedzieć dokładnie, to jest jakieś podsumowanie roku. Nie, to nie jest podsumowanie roku. Wręczamy srebrne sznury instruktorom na poziomie chówca, którzy podjęli się funkcji w tej kadencji, którą rozpoczęliśmy przed chwileczką. Rozumiem. I teraz ci instruktorzy, którzy działają na poziomie chówca, zostali odznaczeni swoimi sznurami, że mogli na mundurze to nosić na co dzień. Czyli teraz już wiemy, o co tu chodziło. Tak. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkim wam harcerzom życzę. Dziękuję bardzo. Druhny i druhowie, serdecznie dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszych obchodach. Cieszę się, że wzięliście udział, że byliśmy tak liczną reprezentacją, że jak co roku pokazaliśmy, że patriotyzm jest ogromnie ważną częścią naszej harcerskiej służby. Wiem, że pogoda jest chłodna, że atmosfera, mimo tego, że było super gorąco na obchodach, to zewnętrzna atmosfera nie była już tak gorąca. Mam nadzieję, że wrócicie do domu, rozgrzejecie się i będziecie gotowi na kolejną służbę. Zachęcam już do udziału w Betlejemskim Świetle Pokoju na Jasnej Górze w grudniu. Mam nadzieję, że zobaczymy się w tym gronie albo jeszcze liczniejszym. Teraz prosiłbym, żebyście rozciągnęli się tak, żebyśmy stworzyli jeden krąg. Moi drodzy, my już będziemy kończyć. Wiemy, co tutaj harcerze robili, dlaczego się tu w kręgu spotkali. No cóż, a my... Już ratusz. O, że odleciał z ratusza. Za chwilę biało-czerwona również. A może zostanie do jutra? Wszystkich wam dziękuję, że byliście z nami tutaj podczas tych uroczystości. Było fajnie, naprawdę. Różne środowiska, różni ludzie, różne szkoły, różne instytucje były gdzieś tutaj razem. Dziękuję wam, że byliście również i wy. I cóż, jak zwykle, prośba o polubienie strony, zalajkowanie. No i co, udostępniajcie po prostu, żeby jak najwięcej osób, jak zwykle, się dowiedziało, że jesteśmy. Żebyśmy docierali do wszystkich tych, którzy by chcieli zobaczyć, co się u nas takiego dzieje. Jeszcze raz wam serdecznie dziękuję i do następnego dla Częstochowa Infowideo. Katarzyna Lasocka. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.